Na początek historia, która wydarzyła się co prawda na Ukrainie, ale chciałbym, żeby wydarzyła się w Polsce. Może kiedyś się wydarzy. Rankiem kobiety w małym miasteczku pod Żytomierzem przyszły do piekarni po chleb i dostały chleb za darmo. I przez cały dzień chleb był za darmo. Dlaczego? Zapłacił za chleb młody człowiek. Za chleb na cały dzień dla ludzi. W ten sposób uczcił swojego ojca, który zmarł. Chciał, żeby chleb był za darmo. Przez cały dzień. Taka historia z życia wzięta, ani lepsza, ani gorsza od wielu innych, ale pokazująca, że nasze życie ma różne wymiary. My niestety musimy wracać do smutnej, a czasami i groteskowej rzeczywistości. Oto zaczął się sezon aresztowań. Aresztowano Andrzeja K., 82-letniego byłego ministra sprawiedliwości w rządzie pana Belki, właściciela kancelarii prawnej, uchodzącego za bardzo wpływowego załatwiacza. Aresztowano zarówno Andrzeja K., jak i pana K., jego wspólnika. Ma to związek z aresztowaniami gangu przebierańców, ludzi, którzy podawali się za pracowników służb specjalnych i tą metodą wyłudzali różne świadczenia, pieniądze. W przypadku Andrzeja K. i jego kancelarii polecono ten gang pewnemu przedsiębiorcy z branży farmaceutycznej i zatrudnił on dwóch ludzi z tego gangu, byłego pułkownika WSI i Białorusina, młodego i starego człowieka. Zatrudnił ich w swojej firmie. Informacje na temat gangu przebierańców najwięcej podaje Gazeta Polska, pan redaktor Piotr Nisztor. Ja cytuję jego ustalenia. To bardzo ciekawa historia, bo ludzie ci czuli się bezkarnie, mieli jak widać poparcie bardzo wysoko, no i poczynali sobie dosyć bezczelnie. Od 3 miesięcy 8 przebierańców siedzi już w areszcie, między innymi zastępca redaktora naczelnego takiego periodyku Służby Specjalne, pan Esz. No i teraz znowu aresztowania, tym razem już bardzo prominentnych osób. Mówi się o kolejnych aresztowaniach, mówi się o powiązaniach ze światem biznesu i polityki. Wszystkich zatrzymań i aresztowań, a zatrzymań dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne. Tyle redaktor Piotr Nisztor i Gazeta Polska. No warto się nad tym zastanowić, bo Andrzej K. to cała historia różnych spraw. Trzeba będzie sięgnąć głębiej pamięcią i pomyśleć, co też Andrzej K. załatwiał wcześniej. A załatwiał wcześniej m.in. sprawy związane z oczyszczalnią ścieków w Warszawie. Reprezentował jedną ze stron. A skoro już o sprawach, o których pisze polska prasa i są niezwykle bulwersujące, opowiadam, to muszę opowiedzieć też o świetnym artykule redaktora Wojciecha Biedronia w tygodniku Sieci Prawdy. Wstrząsająca rzecz. Szczególnie w rocznicę powstania w getcie warszawskim, która teraz właśnie przypada, mamy opis działalności okupacyjnej krewnego pana Andrzeja Walca, męża pani Hanny Gronkiewicz-Walc, prezydent Warszawy. Pan Kępski, przed wojną drobny przedsiębiorca, w czasie wojny rozwinął swój biznes do bardzo dużych rozmiarów, handlując drewnem z gestapowcami, SS-manami, hitlerowcami, pijąc z nimi wódkę i będąc w znakomitych relacjach. Prawdopodobnie był też konfidentem gestapo. Prawdopodobnie też dostarczał drzewo do budowy baraków w Auschwitz. Na tym się wzbogacił.
Pozostałością tej fortuny jest kamienica przy ulicy Noakowskiego, którą odziedziczyła rodzina państwa Walców i którą teraz musi oddawać, bo ta kamienica była kamienicą żydowską, którą wyłudził szmalcownik. Pan Kępski przetrwał okupację pod ochroną SS i Gestapo i nic mu się nie stało po wojnie. Włos mu z głowy nie spadł. Został konfidentem prawdopodobnie bezpieki stalinowskiej i spokojnie prowadził dalej swoją działalność. Zmarł w 1999 roku w dobrym zdrowiu, przez nikogo nie niepokojony. I teraz pytanie, co robiła Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu? Co robiły te wszystkie komitety za PRL-u i po PRL-u? Że tacy ludzie spokojnie dożywali swojej starości. Pan Kępski i tajemnica, mroczna tajemnica kamienicy Walców. Pani Hanna Gronkiewicz-Walc. No teraz już wiadomo chyba, dlaczego nie stawia się przed komisją śledczą. Cóż miałaby do powiedzenia na temat spotkań z panem Kępskim, wspólnych obiadków, rozmów. Sytuacja, w której trudno o komentarz. Polecam teksty dwóch dziennikarzy, bo rzeczywiście zaczynają się wreszcie pojawiać jakieś interesujące informacje. Z rzeczy, które dzieją się niezależnie od tego, co chcemy, to działalność pana prezydenta Andrzeja Dudy. Nie dość, że pokornie wysłuchał, co miał do powiedzenia pan Reuven, prezydent Izraela, który obraził nas, Polaków, mówiąc, że jesteśmy odpowiedzialni za współuczestnictwo w Holokauście, podobnie jak Białorusini, Ukraińcy. Wysłuchał tego pokornie, nie powiedział słowa i jeszcze potem prostował ustami swojego rzecznika prasowego, że prezydent Izraela nie powiedział tego, co powiedział. Dopiero trzeba było przytaczać literalnie to, co pisze prasa izraelska, żeby pan prezydent na ten temat chociaż zamilkł. Zarzut wobec pana prezydenta Andrzeja Dudy to nie jest zarzut polityczny. To zarzut o brak odwagi i brak determinacji w obronie interesów nas, zwykłych Polaków. W momencie, gdy w Polsce prezydent obcego kraju obraża nas, Andrzej Duda powinien reagować, a prezydent Andrzej Duda powinien reagować w dwójnasób. Nic takiego się nie stało. W zamian za to pan prezydent Andrzej Duda zatrudniał właśnie na funkcji swojego doradcy, jednego z głównych doradców, Bogusława Winida. Urzędnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych z czasów, gdy ministerstwem kierował pan Radosław Sikorski. Urzędnika skrajnie wrogiego wyjaśnianiu tajemnicy smoleńskiej, katastrofy smoleńskiej. Urzędnika skrajnie reprezentującego dominujące wówczas poglądy PO i PSL. O czym to świadczy? Czy otoczenie pana Andrzeja Dudy już tak bardzo determinuje myślenie i postępowanie pana prezydenta? Pan prezydent ma jeszcze ciągle szansę stać się prezydentem wolnej, niepodległej Polski i wyswobodzić się z tych więzów, które sam sobie nakłada własnym otoczeniem. Ale czy tak się stanie? Chciałbym przypomnieć panu prezydentowi, że pan Paweł Piskorski, były skarbnik Platformy Obywatelskiej, w swoich wspomnieniach pisze o tym, że Platforma Obywatelska brała pieniądze z Niemiec na swoją działalność po to, by zyskać na znaczeniu. Niemcy w ten sposób sponsorowały partię, która miała reprezentować ich interesy w Polsce. Tyle pan Paweł Piskorski, który nie jest mi bratem ani swatem. A książka dziwnie cicho przeszła przez polski rynek, została zamilczana. Żadnego śledztwa, nic. Finansowanie partii politycznej z obcych źródeł, przez obce wywiady, a tu nic. Żadnego śledztwa. Dziwne.
No ale skoro już rozmawiamy o takich ekscesach, które przetaczają się przez polskie media, to sporo hałasu narobił pan Rafał B., znany także jako transwestyto, bo chyba tak to będę nazywał, Rafalala. To transwestyto napadło na 12-letnią dziewczynkę, oblało ją kawą i zastraszyło. I wydawało się temu transwestyto, że będzie bezkarne. Ale bezkarne nie jest, na szczęście nie jest. Transwestyto zostało aresztowane i będzie odpowiadało za swój czyn. No, coś wreszcie normalnie je w Polsce. I ekscesy prowokatorów zaczynają zyskiwać swój karny wymiar. Skoro już mówimy o prowokatorach, to za coś takiego traktuje wejście do gry pana Roberta Biedronia, prezydenta Słupska, który ogłosił, że chciałby, żeby Polska wyglądała tak jak Słupsk dzisiaj. Radzę państwu pojechać do Słupska i zobaczyć. Wtedy wyleczycie się państwo, jeżeli ktokolwiek ma w ogóle taki pomysł z głosowania na pana Biedronia. Ale pan Biedroń dysponuje takim komunikatorem Grindr. To jest komunikator dla osób homoseksualnych. Mogą się odnajdować. Jest to związane z geolokalizacją, z różnymi rzeczami. Dowiedziałem się od informatyków, że taka aplikacja istnieje. Bardziej popularna jest aplikacja heteroseksualna Tinder. To też są takie randkowe rzeczy. Ale Grindr to jest randkowy komunikator homoseksualistów. I możemy tam, każdy może, kto uczestniczy w tym Grindrze, ustalić do metra, gdzie przebywa dana osoba. I ciekawe, gdyby pan Biedroń został prezydentem i miał ten komunikator Grindr dalej, to przecież każdy może ustalić, gdzie taki prezydent przebywa. To już nie jest żadna tajemnica. Bo teraz to służby specjalne, hakerzy albo operatorzy telefonii komórkowej mogą ustalić, gdzie przebywam mniej więcej. A mając takie komunikatory, nie wiem, czy państwo o tym wiecie, sami narażacie się na to, że można was zlokalizować z dokładnością bardzo wyraźną. Chciałem odnotować petycję Fundacji Ordo Iuris. Petycję, która domaga się uregulowania prawnego działalności portali społecznościowych i Google'a w Polsce. Tak, żeby te wielkie korporacje nie były w stanie omijać polskiego prawa. Bo dziś podpisujemy różne dokumenty, wchodząc w te społeczności, nie zdając sobie sprawy z tego, że tym samym tracimy prywatność, jesteśmy śledzeni przez te komunikatory, a one nas cenzurują tak, jak chcą. A jak cenzurują, to państwo dobrze wiecie. Więc Ordo Iuris chce to jakoś uregulować i to bardzo dobra inicjatywa. Ona zbiega się z tym, co stało się w Stanach Zjednoczonych. Oto Mark Zuckerberg, twórca Facebooka, przynajmniej nominalny, oficjalny twórca Facebooka, został przesłuchany przez komisję kongresową. I to przesłuchanie dało dosyć zatrważające wyniki. Po pierwsze, okazało się, że pan Mark Zuckerberg sam obawia się, że Facebook go śledzi. Czyli stworzył golema, nad którym nie panuje. Po drugie, dowiedzieliśmy się, że zakleja kamerkę w swoim laptopie, żeby go właśnie nie śledzono. Po trzecie, dowiedzieliśmy się z tego przesłuchania także, że Facebook gromadzi dane także na temat osób, które w ogóle nie mają konta na Facebooku, a tylko otarły się o Facebook. To niebezpieczne i trzeba na to zwrócić bardzo baczną uwagę. Przesłuchanie pana Zuckerberga powinno być w polskich mediach szeroko komentowane, bo to wydarzenie dużej rangi, tymczasem jak zwykle nasze media zajmują się bardziej Rafalalą niż Zuckerbergiem. Ale mówię o tym z takiego kronikarskiego obowiązku i z przekonania, że świat się zmienia i coraz mocniej wchodzimy w tą rzeczywistość cyfrową. I nasza mentalność, prawodawstwo i etyka zupełnie nie nadążają za tym lawinowym skokiem technologii, lawinowym rozwojem technologii. A więc warto zwrócić na to uwagę i może więcej czasu poświęcić na ujarzmianie nowych wynalazków niż na
takie małpie zachwycanie się tym, co dostarcza nam technologia. Bo technologia nie dostarcza nam nic za darmo i nic nie jest bezkarne. Korzystając z nowych technologii, wchodzimy w nowe uzależnienia, nowe inwigilacje i nowe zagrożenia. To niby prawda banalna, ale nie dość jej powtarzać. Przyjaciel Polaków, z jakiego uchodzi Jony Daniel, z którym od czasu do czasu poświęcam nieco uwagi, stwierdził ostatnio, że mówienie o tym, iż w Jedwabnem nie mordowali Polacy, jest kłamstwem. A skąd pan Jony Daniel o tym wie? Nie było ekshumacji w Jedwabnem, nie wykonano prawidłowego śledztwa IPN-owskiego w tej sprawie, a pan Jony Daniels już wie. No taki to przyjaciel Polaków, ten Jony Daniels. Strzeżmy się Greków, którzy niosą dary, a od Greków bardzo wiele nauczyli się i rodacy pana Jonego. Więc zwróćmy baczniejszą uwagę na to, co się dzieje wokół pana Jonego Danielsa. Skąd on w ogóle pochodzi, kim jest, kogo reprezentuje? Bo ciągle te pytania nie znajdują zadowalającej odpowiedzi. W serialu Aresztowań nastąpiło bardzo niemiłe zaskoczenie dla Platformy Obywatelskiej, bo oto po wypuszczeniu pana Pawła T., byłego wiceministra skarbu, po wypuszczeniu pana Jacka K., byłego wiceministra finansów, tym razem sąd nie zgodził się na bezkarne wypuszczenie pana Stanisława Gawłowskiego. Pomimo tego, że reprezentował go pan mecenas Roman Giertych, pan Gawłowski został przez sąd osadzony na 3 miesiące aresztu. Oczywiście Platforma Obywatelska krzyczy, że to sprawa polityczna. Owszem, mogę się zgodzić z tokiem rozumowania liderów Platformy Obywatelskiej, ale pod jednym wszakże warunkiem, logicznym warunkiem. To nie jest warunek polityczny. Jeżeli mówicie państwo, że to sprawa polityczna, to znaczy, że złodziejstwo, korupcja i nepotyzm są ideami, które politycznie wam przyświecają. No bo przecież nie za przynależność do Platformy Obywatelskiej pan Gawłowski został zatrzymany i aresztowany, tylko za zarzuty korupcyjne i związane z nepotyzmem. Tak więc, czyżby takie idee skrycie przyświecały wam? Bo wtedy zgodzę się, tak? Rzeczywiście jest to sprawa polityczna. Jeżeli aresztują złodziei z partii, która ma na sztandarach złodziejstwo, to jest to sprawa polityczna, bo partia głosi, że należy kraść. No ale póki co nie znam takiego manifestu politycznego Platformy Obywatelskiej. A więc bardzo proszę, bądźcie państwo elementarnie logiczni. Szkoda, że lekcji logiki nie ma już w szkołach średnich, bo wtedy takich niespójności w przestrzeni publicznej być może byłoby mniej. Jeżeli to sprawa polityczna, to znaczy, że polityką jakiegoś stronnictwa jest łapówkarstwo i złodziejstwo. Logika. Nieoceniony pan Stefan Niesiołowski. Jakżeż on może uradować nasz rozum i świadomość? Oto ogłosił, że skoro kibole i różni narodowcy jeżdżą na Jasną Górę, to należy bojkotować Jasną Górę, tak jak należy bojkotować Wawel, bo leży tam Lech Kaczyński i jego żona. No cudo retoryki. Stefan Niesiołowski osiąga rzeczywiście wyżyny własnego intelektu i będzie nie do pobicia, bo nie widzę konkurenta dla niego w tych odkryciach, którymi nas raczy. Swoją drogą, otrzymałem ostatnio zapytanie od dziennikarza Press, jakim prawem Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wynajmuje ONR-owi salę na konferencję organizowaną przez ONR. Odpowiedziałem może trochę impertynencko, bo odpowiedziałem tak, że salę wynajmujemy komercyjnie, ponieważ pani Hanna Gronkiewicz-Waltz podniosła nam bardzo mocno opłaty za dzierżawę i w tej chwili stowarzyszenie ledwo nastarcza z funduszami na to, żeby płacić gminie Warszawa za lokal, za budynek na ulicy Foksal. No bo ponieważ stowarzyszenie nie jest związane z układem pani Gronkiewicz-Waltz z Platformą, no to musi płacić bardzo duże pieniądze. To jest ich metoda i należy na to zwrócić uwagę, że
Dobra Zmiana tego nie stosuje. Oni, uśmiechając się, mówiąc o wolności, o demokracji, wykańczali wszystkich przeciwników finansowo, organizacyjnie, logistycznie. Wyrzucali z pracy po cichu, robili to wszystko po cichu. I tak chcieli wykończyć też Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. I Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich dziś musi zarabiać na czym się da, żeby spłacić daninę dla Hanny Gronkiewicz-Walc i Magistratu Warszawskiego. Dlatego też wynajęło ONR-owi salę. A po drugie odpowiedziałem, że jako wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich udzielam informacji dziennikarzom, a nie prasowi. Ponieważ doświadczyłem ze strony pres kilkukrotnie już nierzetelności, politrukowstwa i kłamstwa, naginania prawdy. Doświadczyłem to na swojej skórze, więc nie uważam ich za dziennikarzy. Rzecz miała miejsce między innymi, jak Tygodnik w sieci opublikował okładkę z moim skromnym udziałem. Okładkę, która była fotomontażem artystycznym, na który ja nie miałem żadnego wpływu. Oczywiście press, zamiast zapytać mnie, czy byłem na Bliskim Wschodzie, czy coś widziałem, czy dlaczego, o treść zresztą wywiadu, który był w tym tygodniku, to przyczepił się do okładki, że to jest fotomontaż, że jakim prawem i tak dalej. No, w tym sposobem każdy jakiś montaż mógłby być rozstrzygany. Ale mniejsza z tym, to nie chodzi o moje perypetie. Wyjaśniam tylko, dlaczego tak potraktowałem miesięcznik Press. Z wydarzeń polityczno-towarzyskich niezwykle ciekawe jest anonsowanie wejścia do polityki pani Moniki Jaruzelskiej, córki generała Wojciecha Jaruzelskiego. Pani Monika Jaruzelska udzieliła obszernego wywiadu Gazecie Wyborczej. W tym wywiadzie z dużą dezynwolturą daje do zrozumienia, że w ogóle się polityką nie interesuje, mało się interesuje, mało wie o polityce, a zamierza wejść do polityki, żeby być osobą znaną i walczyć o dobre imię swojego taty. No cóż, jeżeli SLD chce mieć taki cukierek w swojej drużynie, to nie moja sprawa. Proszę bardzo, pan Czarzasty wie, co robi. To też nie moje zabawki, ja na nich nie głosuję. A ci, którzy głosują, będą mieć kłopot. Nawiasem mówiąc, dobrze by było, żeby wreszcie powstała w Polsce jakaś niepodległościowa lewica, z którą można normalnie rozmawiać i dyskutować, a nie tylko oganiać się przed nimi, jak przed sworą rozwścieczonej nagonki. Fundacja Czartoryskich, ciąg dalszy. No, pan wicepremier Gliński na pewno mnie nie lubi za to, że cały czas wyciągam na jaw sprawy związane z Fundacją Czartoryskich. Już mówiłem o tym, że Czartoryscy zaraz po przyznaniu 100 milionów euro przez polski rząd założyli fundację w Liechtensteinie. Co prawda, państwo Czartoryscy twierdzili, że to będzie fundacja, która będzie użyła na cele charytatywne i propolskie i tak dalej, i tak dalej. No, ja w to nie bardzo wierzę. I niestety ta moja niewiara przez kolejne dni jest potwierdzana, bowiem pieniądze natychmiast zostały wytransferowane do Liechtensteinu, do tej nowej fundacji i byłoby o tym cicho, gdyby nie córka państwa Czartoryskich. Pani Tamara Czartoryska zabrała głos w tej sprawie i stwierdziła tyle, że po pierwsze nie była dopuszczana do zebrań zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich. Po drugie, jej ojciec, główny beneficjent tych rządowych pieniędzy przyznanych przez wicepremiera Glińskiego, stwierdził, że nienawidzi Polaków i że już zbyt dużo zrobił dla tego narodu. To mówi córka Tamara Czartoryska. I dodaje, że matka stwierdziła wtedy, no teraz to będziemy żyć jak milionerzy. Pojawiły się oskarżenia, że ta nowa fundacja w Liechtensteinie będzie miała przede wszystkim za cel zapewnienie dostatku rodzinie Czartoryskich, a nie inwestowanie w Polsce. Czy na to chciał przeznaczyć pieniądze pan wicepremier Gliński? No to pytanie, które ja stawiam jak dziad do obrazu. Być może obraz się do mnie odezwie i uzyskamy jakieś informacje.
z wydarzeń takich lokalnych, ale nie mniej symptomatycznych, warto odnotować fakt, że pan prezydent miasta Krakowa Komuch Jacek Majchrowski intensywnie szuka pracy dla zwolnionej z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej pani Magdaleny Sroki. Pani Sroka zwolniona, ale jeszcze przecież opłacana, bo ma tam jakieś wypowiedzenie, już musi zarabiać, a więc pan Komuch prezydent Jacek Majchrowski zwalnia dla niej stanowisko dyrektora Bunkra Sztuki. Agencji wystawowej pozostającej w zarządzie miasta Krakowa. Tam będzie prawdopodobnie zwolniona dyrektorka i na jej miejsce przyjdzie pani Magdalena Sroka, która wróci z Warszawy i znowu będzie w Krakowie. Zawód dyrektor. Musi zarabiać po prostu kobieta pracująca. Mówiąc krótko. I jeszcze na koniec sprawa Syrii. Wszyscy przejmujemy się tym, że z rozkazu Trumpa wystrzelone zostały przez okręty brytyjskie, francuskie i amerykańskie rakiety na cele w Syrii. Ale to dosyć salomonowo podziałało, dlatego że rakiety poleciały tylko w miejsca, w których nie uszkodziły rosyjskiej racji stanu, mówiąc krótko. Źródła syryjskie podają, że strąciły ponad 70 rakiet, źródła amerykańskie podają, że prawie wszystkie rakiety doleciały do celu i zneutralizowały siłę militarną Bashara al-Assada. No, z tego wszystkiego wywnioskować niewiele można tu z Warszawy, trzeba by tam pojechać, żeby się dowiedzieć. O co w tym wszystkim chodzi? Otóż sprawę trzeba by zacząć rozbierać od początku. Prezydent Egiptu Nasser kiedyś był wyrazicielem bardzo niebezpiecznej dla Stanów Zjednoczonych idei zjednoczenia wszystkich państw arabskich. W takim ruchu panarabskim, narodowym ruchu panarabskim o wyraźnie socjalistycznym posmaku. Wtedy zaczęła być budowana partia Baas i ta partia Baas miała rządzić w większości krajów arabskich. Proszę sobie wyobrazić, co byłoby, gdyby ten potencjał ludnościowy, gospodarczy, terytorialny i strategiczny został zjednoczony w jeden organizm, w jedną wspólnotę. Drugiego dnia przestałby istnieć Izrael. Drugiego dnia po powstaniu takiego państwa, takiego związku. Trzeciego dnia na światowych rynkach zapanowałaby panika. Czwartego dnia Ameryka, Stany Zjednoczone zyskałyby poważnego konkurenta. Więc Stany Zjednoczone od lat robią wszystko, żeby z ruchu panarabskiego nie wyszło nic. Po to został wzbudzony agresywny dżihad w 1978 roku za pomocą operacji Cyklon, w której patronowali Zbigniew Brzeziński i Jimmy Carter, najgorszy prezydent Stanów Zjednoczonych od wielu, wielu lat. Dżihadem wygoniono ideę panarabską, ale to tak jakby tyfusem wyleczono grypę. Miejsce ruchu panarabskiego zajął panarabski, a właściwie panislamski dżihad polityczny. Islam polityczny. To już zupełnie inna oczywiście kwestia. Ale dlaczego o tym mówię w kontekście Syrii? Bowiem i w Syrii, i w Iraku rządzili dyktatorzy pochodzący z partii Baas. Saddam Hussein i Hafez al-Assad byli z partii Baas. I to był zalążek jednoczenia państw arabskich w tej idei panarabskiej. Oczywiście z tego już nic nie zostało. Natomiast warto odnotować fakt, że Amerykanie zrozumieli, że nacierając frontalnie na Syrię i na al-Assada, który naturalnie jest brutalem, dyktatorem i ma za skórą tyle samo, co król Jordanii, król Arabii Saudyjskiej i wielu innych wataszków arabskich z tamtego rejonu, którzy mordują ludzi skrytobójczo i politycznie, to niemniej Bashar al-Assad ma bardzo poważnych sojuszników, bo to nie tylko jest Putin, to nie tylko jest Teheran, ale ukrytym i cichym sojusznikiem, o czym się nie mówi, Asada dziś są Chiny. Chiny wspierają dziś Asada, o czym milczy Polska na pewno, ale i światowa prasa. W Chinach szkoleni są specjaliści wojskowi, z kręgu pana Bashara al-Assada. I myślę, że dyplomacja na linii Pekin-Waszyngton sprawiła, że ten atak był tylko wyglądał.
Świat na moment na Morzu Śródziemnym stanął w obliczu III wojny światowej i to naprawdę było poważne zagrożenie. To, że skończyło się tak operetkowo, że właściwie nikt nie zginął, że te rakiety poleciały, tam wyszedł z twarzą, Rosjanie wyszli z twarzą, wszyscy wyszli z twarzą z tego napięcia, to bardzo dobrze. Ale musimy zwracać uwagę na Bliski Wschód, bo tam w tej chwili zawiązał się węzeł, który może eksplodować. I może dojść do tego, że pewnego dnia, tak jak w Sarajewie, jakiś Gavrilo Princip, który teraz będzie Benem al-Zawahirim, albo al-Asadem, albo al-Abbasem, zdetonuje bombę, bądź strzeli do kogoś i to zdarzenie rozpęta niekontrolowaną spiralę, która zaowocuje nam trzecią wojną światową, która oby nigdy nie wynikła. Ale ta zabawa w Syrii, w zastępczą wojnę, podobnie jak zabawa w Jemenie, w straszliwą wojnę, o której nic nie wiemy, bo nikogo tam nie wpuszczają. Tam się dzieją rzeczy straszne. O Jemenie powiem w najbliższym czasie, jak zgromadzę informacje. Ta zabawa w Syrii jest toksyczna i niebezpieczna. Musimy bardzo zwracać uwagę na to, co tam się dzieje naprawdę, a nie to, co dzieje się oczywiście w propagandzie i w naszych mediach, które niestety o niczym nas ważnym nie informują. Bardzo dziękuję za wspieranie. Bardzo dziękuję za odwiedzanie strony www.gadowskiwitold.pl, za wpłaty na niezależność. Wszystko to daje pewną stabilność i pewność, że można w Polsce być niezależnym. Można nie brać pieniędzy ani od dobrej zmiany, ani od totalnej opozycji, ani od Sorosza, ani od światowego żydostwa, ani od Putina. I dzięki temu jakoś tam za pomocą swojego kurzego rozumku starać się zrozumieć świat i to zrozumienie świata Państwu przekazywać. Bardzo dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy słuchają mnie na całym świecie. W niedługim czasie, jak już tylko skończę książkę, ruszę trochę w świat, będę jeździł do Was i się z Wami spotykał, przywoził Wam książkę i najświeższe wieści z kraju. Szczęść Wam wszystkim, Panie Boże. Pozdrawiam. Jeszcze po skryptum, ale tym razem będzie sprostowanie. Otóż ostatnio wypowiadałem się na temat KGHM-u i zostałem trochę skrytykowany przez przedstawicieli Solidarności i opozycji wobec tego, co dzieje się w KGHM-ie. I dostałem list od jednego z członków NSZZ Solidarność w KGHM-ie, który zawiera istotne argumenty, dlatego chciałem się nim posłużyć. Jestem członkiem NSZZ Solidarność od 80 roku. Jestem też wiceprzewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność. Nawiązując do materiału, chodzi o to, co powiedziałem, ponieważ pojawiła się w nim informacja nieprawdziwa, mogąca mieć negatywny wpływ na wprowadzenie dobrej zmiany w kopalni Lublin, prawdopodobnie umyślnie wprowadzono Pana w błąd. Mam na myśli fragment materiału. I druga rzecz, nie kradnijcie. To, co dzieje się w KGHM, znowu budzi głębokie zastanowienie. Chodzi o zwolnienie dyrektorów KGHM, o którym mówiłem. Będąc nie tylko członkiem NSZZ Solidarność, ale także członkiem Partii Prawo i Sprawiedliwość w powiecie lubińskim oraz Klubu Gazety Polskiej w Lublinie, doskonale wiem, co dzieje się w Zagłębiu Miedziowym i organizacji międzyzakładowej NSZZ Solidarność. Postaram się wyjaśnić, dlaczego powyższa informacja jest nieprawdziwa i krzywdząca. Po pierwsze, wypowiedziano umowy trzem dyrektorom, w tym Markowi M., dyrektorowi naczelnemu kopalni Lubin, którzy przez lata dogadywali się m.in. z władzami SLD i PO. Tylko oni potrafili przetrwać przez ostatnie dziesięciolecia. Pan Marek M. był wcześniej zastępcą dyrektora naczelnego kompanii Lubin Krzysztofa Tkaczuka, który w kwietniu i tak dalej. Tu są takie szczegóły. Mówiąc krótko, niesłusznie zdaniem członków Solidarności zwracam uwagę na zwolnienia trzech dyrektorów, ponieważ ci dyrektorzy nie zapisali się dobrze w pamięci działaczy związkowych. Dlatego cytuję ten dokument. Po drugie, na miejsce trzech odwołanych dyrektorów sprawami emerytalnymi nie powołano ośmiu dyrektorów, tylko trzech nowych. Standardowo jest pięciu dyrektorów w każdej kopalni, ale w czasie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przewodniczący, z którym polemizują, doliczył się puli ośmiu dyrektorów. No czyli to jest polemika, że jestem nieprecyzyjny. Po trzech miesiącach ilość dyrektorów ponownie wróci do pięciu. Wprowadzono Pana w błąd, ponieważ nie zwiększono ilości dyrektorów do ośmiu osób, lecz do ośmiu osób, co można przeczytać
Także na profilu Solidarności. No, czyli tam to tylko przez okres wypowiedzenia jest 8 osób, a tak to będzie 5 z tego wynika. Po trzecie, zdaję sobie sprawę, że nie może pan wszystkiego wiedzieć i zawierza informacjom przekazywanym przez prawicowe środowiska, w tym przedstawicieli NSZZ Solidarność. Muszę pana redaktora jednak rozczarować. Pismo przewodniczącego, tu pada nazwisko, nie wzięło się z troski o finanse KGHM. Ten aspekt ma posłużyć jedynie za pretekst do próby przywrócenia poprzedniej dyrekcji ZG Lublin i poprzedniego prezesa zarządu KGHM Radosława Domagalskiego-Łabęckiego, którego zwolennikiem był autor pisma. I tak dalej, i tak dalej. Podpisał to pan Marek Budziak. Zostało mi to przekazane przez bardzo poważnych działaczy niepodległościowych, dlatego starałem się przekazać treść tego pisma. Jak widać, w KGHM-ie wrze i walka o wpływy będzie jeszcze długo trwała, a ja będę się temu przyglądał, no może bardziej wnikliwie niż dotychczas. Pozdrawiam.